Teraz pokażę Ci, jak ustawić w WordPressie i w WooCommerce powiązane produkty. Powiązane produkty to są takie produkty, które sklep proponuje Ci. Jeśli kupisz określony produkt, to on Ci proponuje coś, czym możesz być również zainteresowany. By to zrobić, dodamy jeszcze jeden produkt do naszego sklepu, czyli przejdziemy do zakładki Produkty, Wszystkie Produkty. Skopiujemy, powielimy na przykład tą wersję z e-bookiem, czyli tutaj zrobimy powiel. Zmienimy nazwę produktu, by było łatwiej się zorientować, który produkt gdzie się pojawia. Więc tu będzie e-book, wersja druga. Zmienimy też obrazek produktu na inny, załóżmy, że będzie ten. I opublikujemy ten produkt, czyli klikamy tutaj opublikuj. I teraz tak. Zobacz, jak przejdziesz tutaj do tego fragmentu z produktami, to jest, to masz tutaj również taką zakładkę powiązane produkty. Produkty można powiązać na dwa sposoby. Są to produkty typu Upsell, czyli to będą produkty, które pojawiają się w momencie, jakby one pojawiają się na danej stronie produktu. A produkty cross-sell będą się pojawiać już w koszyku. Jeśli ktoś doda na przykład tego e-booka do swojego koszyka, to w momencie przejścia do koszyka, również na tym etapie jeszcze koszykowym, pojawią mu się te produkty cross-sell. Więc załóżmy, że tutaj w upsell dodamy tego pierwszego e -booka. Jak zaczniesz wpisywać, to tutaj te produkty powinny się pojawić. A tutaj dodamy... Ten pierwszy produkt, nie do końca pamiętam właśnie co to było. Więc podejrzę we wszystkie produkty, otworzę w dodatkowym oknie pakiety wsparcia. Dobrze, czyli jako cross-shell będzie pa pakiety wsparcia. I tu możesz też wybrać albo cały pakiet, albo konkretną godzinę. Załóżmy, że jedną godzinę dodamy. I klikniemy aktualizuj. Przejdziemy na stronę produktu, czyli przejdziemy, klikniemy tutaj w przycisk Build and Frontend. Dodamy też sekcję tutaj, Dodaj nowy wiersz. Będzie on na całą szerokość i dodamy U i szukamy, szukamy modułu U Product Upset. I tutaj, ile produktów ma się wyświetlić? Może 5 to będzie za dużo, 3 albo 4 to będzie ok, i jednocześnie układ kolumn. Ustawiamy sobie, jeśli jedna kolumna, to ten produkt się wyświetli nam taki duży jeden. Ja najczęściej ustawiam 3 albo 4 kolumny. Jeśli tu zliczanie produktów będzie więcej niż ta liczba kolumn, to po prostu na dole ustawi nam się pojawi nam się paginacja i będzie można te produkty przewijać. Dodatkowo, jeśli przejdziemy do zakładki Design, to tak jak poprzednio możemy ustawić, ustawić widok całej, całego tego modułu, czyli przejdziemy na przykład do tytułu Tekst. Zostawimy w zasadzie tak, jak jest tutaj, tytuł produktu, tekst. Powiększyłabym go odrobinę, na przykład do dwóch i chciałabym, żeby był wyrównany do środka. Cena tekst, też troszkę ją powiększymy i również wyrównamy do środka, i zmienimy kolor. A kolor muszę pobrać z projektu. Nawet jeszcze większy bym dała. O! W zasadzie, jak wejdziesz w śrubkę i przeklikasz się w design, to tutaj jest. Cena sprzedaży tekst. To jest ta nowa cena. Jeśli tutaj nie ustawisz koloru, to będzie taka sama jak cena tekst. Ja bym chciała jednak, żeby ona była taka, jaka była. Tu możemy tą cenę zrobić mniejszą albo większą od tej ceny normalnej. to już jest jakby według Twoich preferencji. Jak chcesz to sobie ustawić, tu rozstaw liter. Czy one mają być bardziej rozstrzelone, czy bardziej takie standardowe i wysokość linii. To, to wszystko jakby się powtarza w tych wszystkich modułach. Czyli jak już w module tekstowym nauczyłyście się to ustawiać, to tutaj to działa dokładnie w tej samej na tej samej zasadzie. I tutaj nic więcej ja już nie ustawiam. Możemy jeszcze w zawartości w elementach ustawić sobie, co byśmy chciały, żeby. Nam się wyświetlało, czy ma być ta odznaka sprzedaży, czy rating. To dopiero jak pojawią się pierwsze oceny danego produktu, to to będzie się wyświetlało. Ja z reguły odznaczam, nie chcę tych gwiazdek mieć na stronie produktu. Czy ma być cena pokazana, czy tylko nazwa produktu, to tu cenę warto pokazać. Czy ma być obrazek, czy jednak tylko sama nazwa, ale myślę, że obrazek też jest dobry i nazwa, nazwa produktu. Więc tu możemy sobie to włączyć bądź wyłączyć. Również możemy ustawić tło. To pokazuje takie ważniejsze rzeczy, które ja najczęściej ustawiam, tych, których nie ustawiam, to już Wam nie pokazuje. Tutaj, tu produkt, to możemy wyświetlić, do którego produktu ten apsel, z którego produktu ten upsell ma się pobierać. Tutaj mamy w eBooka, jesteśmy na stronie. Produktu e-book wersja druga, więc jeśli chcemy skorzystać z tych ustawień absolu, które tam ustawiłyśmy sobie, które tam wpisałyśmy, to tutaj musimy wybrać ten produkt, i wtedy ten e-book nam się tutaj pojawi. I tak jak mówiłam, zliczanie produktów to ile tych produktów tam wpisanych, bo można je tam wpisać więcej niż jeden, ma się tu pojawić, jaki ma być układ kolumn. Czy ma być, zamówienia mają być posortowane według kolejności menu, czy od ceny od najniższej, najwyższej, czy od popularności, czyli ilości zamówień? I jeśli chcemy jakiś produkt, jakiegoś produktu nie pokazywać, a wiemy, że on był na przykład jako pierwszy, to tutaj możemy wpisać jeden i one będą się od kolejnego nam pojawiały. Dobrze, tutaj zapiszemy zmiany. Zapiszemy też nasz produkt, tą wersję produktu. Czyli rozwijamy fioletowe kółeczka i robimy zapisz. Jak wyjdziemy z naszego kreatora graficznego, to tutaj mamy ten nasz produkt dodany. Kiedy dodamy eBooka, tą wersję drugą do koszyka i przejdziemy do naszego koszyka, to zobacz, że tutaj pojawiła się sekcja. Zobacz inne równie interesujące. I to jest właśnie produkt, który wpisałyśmy sobie w tej zakładce Cross Produktu. I tu jak widzisz, nie, jest, nie są pokazane wszystkie pakiety, tylko ten jeden, który tam wybrałam. To jest dodatkowa rzecz, którą możesz podbudować swoją sprzedaż, proponując swoim klientom jeszcze coś, co może być powiązane z tym e-bookiem.